Tak się po prostu nie robi! Moi drodzy, witam was serdecznie, ja jestem Multi i dziś mam dla was jedną z najbardziej perfidnych ustawek jakie kiedykolwiek widziałem w grze World of Tanks. I od razu powiem, tu nawet nie chodzi o to, że to jest nie w porządku, że to jest nielegalne i można dostać nawet bana na stałe, ale tutaj chodzi po prostu o taką, wiecie, satysfakcję z tego, przyjemność z tego jaką się ma kiedy wbijamy trzy biegłości w sposób nieuczciwy, który nie wymaga od nas tak naprawdę prawie żadnych umiejętności. Powiecie, o co tu chodzi? Tu chodzi o to, że ten gracz w obiekcie 279R od razu mówię, że używa anonymizera, tak jak cała ta ekipa z Plutonu 1 w drużynie przeciwnej i Plutonu 1 w naszej drużynie. Gracz ten chce po prostu zmarkować sobie Ebole. Cząłki już ma, misję ma zrobione, po prostu chce mieć trzy biegłości. I dlatego odpalił ze swoimi kolegami pewnie z klanu albo znajomymi grę World of Tanks o godzinie 2 w nocy i weszli na 3-4 do bitwy. Aby co zrobić? Aby sobie tutaj pokombinować i taką biegłość domalować na Lufie. Nasz widz, pan rudeown.pl wysłał im powtórkę, na której doskonale widać, co oni kombinują. I od razu mówię, ta powtórka została wysłana do supportu. Prawdopodobnie gracze ci otrzymają bana. Miejmy taką nadzieję, bo no, tutaj dowody są naprawdę bardzo... Dobre, bardzo wszystko fajnie widać, wy to też, wy to też zobaczycie. No i co, lecimy? Potyczka jest na mapie z losowanie na full dychy. i tak mówi, obserwujcie tech, tych trzech graczy na 2 i za 7 i 277 i tych trzech graczy na IC7, 277 7 i obiekcie 279R i ten gracz we boli ma tutaj zrobić mega wynik. Dla niego tutaj tak naprawdę będzie grała ta cała reszta, pozostała piątka. Jak wygląda bitewka? Potyczka wygląda, moi drodzy, tak, że ci gracze mają jeden prosty plan pojechać właśnie tutaj. W miejsce, gdzie inni nie przyjadą, i już widzimy, że dochodzi do kontaktu między tymi dwoma obiektami. 277, ale one nie będą tutaj, oczywiście, na siebie robić damage. Damage po to nie warto. Nasz tutaj gracz, który, oczywiście, jest w porządku, on nie jest tutaj winny. oddaje ważny strzał we bole na przejeździe, ale tak naprawdę to, co jest najbardziej istotne, to to, to to, co się dzieje tam. Dlatego zatrzymuję powtórkę i pokazuję wam, że już mamy pierwsze dowody, że coś jest na rzeczy i to wcale nie jest takie normalne plutonowanie, normalny pojedynek. Bo nawet jeśli oni byliby z jednego klanu, ale walczyli, to nie byłoby w tym nic złego. Proszę bardzo, widzimy, że I7 nie ma zamiaru niszczyć tej eboli ustawiać się do niej bokiem, aby ona sobie tutaj strzelała idealnie w policzek. Proszę bardzo, poleciało idealnie. Tebola oczywiście tutaj robi sobie free damage. Oni tak niby strzelają troszeczkę w siebie, wiecie, żeby to była taka zmyłka dla pracowników Wargamingu, żeby ich nie zbanowali, ale oczywiście i tak widać, że ci gracze ustawiają się, proszę bardzo, bokiem. Ten tutaj też do niego nie strzela. Mają po prostu do niego takie podejście, że nie, 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 nie będziemy ci utrudniać i sobie ustawę zobaczcie, czołg bokiem, robi damage. Ten też nawet do niego nie tłucze. Tam udają coś w Kowali, kurde, ale myśli, że my tego nie widzimy no i proszę bardzo, pierwszy i siedem polek, oczywiście gracz we boli robi sobie dalej tutaj bardzo łatwe uszkodzenia. Troszeczkę oddalę kamerę, żeby wam pokazać jak to wygląda tutaj. O, proszę bardzo. Nasz tutaj gracz, który dostał, dostarczył powtórkę. Teraz przyjeżdża w to miejsce i sam nie może uwierzyć to, co się dzieje, że go po prostu niby, gracze z drużyny nie robią uszkodzeń w ebole. I teraz nawet widać najbardziej to hamskie zachowanie. Blokują go, zobaczcie, jak go blokują, żeby tylko nie mógł komfortowo przebić tego obiekta 279 ri Wszyscy robią tutaj wszystko, co tylko się da, aby utrudnić mu życie. Jak pancer, też od razu powiem, że nie jest zamieszany w to, zamieszanie całe w tą ustawkę. On po prostu próbuje zdjąć to ebole. Niestety, na szczęście, tej boli, ten jak pancer, nie jest zbyt ogarnięty. Ja na początku myślałem sobie, że to może jest jakiś ich kolega, znajomy, ale nie, on naprawdę próbuje. Tylko po prostu bardzo słabo zdjąć tę łeb, nie może jej przebić. A zobaczcie, co robi cała ta dwójka: blokuje naszego widza, aby nie dostał się do tego gracza. Co nie, no bardzo to widać, że oni naprawdę mega nam przeszkadzają. Tutaj widzimy, że nawet pojawiają się komentarze na czacie: i z 7 reportet, no ale oczywiście. To w tym momencie nie ma większego znaczenia. Widzimy bok tej eboli, przebijamy ją. I teraz ci gracze w 2.7.7 i 77 się denerwują bardzo już. I zobaczcie, wpychają nas na koniec mapy, na czerwoną linię, aby nas przewrócić. Aby nam tutaj nie pozwolić skończyć tej boli, bo ona już jest nawet na strzał, jeśli by nam polosowało. No i niestety przewracają nas. W związku z tym jesteśmy już bezbronni, bez szans. Zobaczcie, jak to wygląda. No nie, no nic nie można zrobić. Ta ebola rozwala jak pancera jest I... Teraz zabije nas, ponieważ jesteśmy przewróceni bokiem. Przez te dwie, no nie powiem inaczej, bo nie mogę po prostu, to mnie aż coś rozrywa tutaj przez te mędy. To naprawdę jest mega hamskie zachowanie, artyleria przeszkadza, tutaj widzimy, no ale nasz widz pada, Ebola sobie robi free damage. I teraz co zrobi, to oczywiście, co moi drodzy? A no oczywiście, zabije sobie tą całą resztę, czyli te isy 7 i tego 2.7.7, widzimy, że ten IS-7 ustawia się do niej bokiem. I tutaj oczywiście jeszcze jest jeden IS-7. Zamieszane w tą sytuacji. On dopiero teraz się obudzi, bo był na afku. Nawet nie potrafią dobrze zrobić operacji, bo kurde, mieli jeden czołk poza zamieszaniem. Ten i7 zrobił y, damage. Y, no tutaj próbują zakryć ślady według mnie. A i277 ustawia się tyłem. Także to zakrywanie śladów i tak wychodzi im bardzo słabo. Ta ebola robi dużo damage'a. Widzimy, że pojawiają się na czacie komentarze y, od tego ustawiającego 277 lag, czyli widzicie on nawet. Ma takie coś w sobie, że nie czuję wstydu, żeby nie wiem, nic nie pisać. Tylko jeszcze udaje, że, że lag, tak, kurno. No ewi ewidentnie lag, nie? No to ewidentny lag. No widziałem, widziałem. Widziałem lagę, jak blokowałeś y, pana Rudego, tak? Y, y, I znowu laks, internet. Oczywiście, nie, żeby była jasność, ja nie twierdzę, że tutaj pan Rudy, który wysłał tę powtórkę, zachowuje się najlepiej pisząc takie rzeczy, sak, mi i tak dalej, you Ekanen retard, nie, nie, nie o to chodzi, ale bardziej mi chodzi o to, żeby pokazać, że oni tutaj, ci gracze, nie mają w ogóle nawet takiego wstydu, żeby, wiecie, się cicho, tylko jeszcze prowokująco, nie? Takimi tekstami, że. Ola, olagi, ola, 99Pingu, to, 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 no nie, no na pewno. My pink 999. Ja tą powtórkę widziałem wcześniej, żeby sprawdzić, czy to w ogóle faktycznie jest ustawka. I report my internet. 277 no internet, onne WG. No. Także taka moi drodzy, chamska powtórka. Tak, jak powiedziałem wam na samym początku. Wymaganie na zmarkowanie eboli to jest w tym momencie dużo, bo na 95% potrzeba 6063 punktów uszkodzeń łączonych. To jest dużo. Wielu graczy nie jest w stanie to zrobić i co robi to? Kombinuje. I taki gracz, zobaczcie, że w tej bitwie zrobił sobie, wiecie co? Prawie 10 tysięcy uszkodzeń. I oczywiście, robiąc 10 tysięcy, robi więcej niż trzeba na biegłość. No i ta biegłość oczywiście z czasem mu wpadnie. I naprawdę takich sytuacji jest dużo. Ja czasami nawet dostaję od was takie konta, gdzie ja patrzę i gościu ma średni demersz na dziesiątym tierze 7000. I to nie 5 bitew, tylko 100, wszystkie rozegrane po nocy. I oczywiście nie twierdzę, że ktoś nie jest w stanie robić 7000 uszkodzeń dziesiątym tierem, ale wydaje mi się jednak, że jest to kapkę podejrzanej, że rozgrywaj te bitwy akurat o drugiej w nocy. I to najczęściej są właśnie takie operacje. I to oczywiście zwiększa wymagania na biegłość. I pewnie gdyby zakazano robienie biegłości w plutonach, to takich incydentów byłoby mniej. I wymaganie na zmarkowanie takich opeczołów pewnie by też zmalały. Teraz jest ponad 6, 6 tysięcy, pewnie byłoby z 5,5 tysiąca. Bo mówię, takich sytuacji jest dużo, a one bardzo zwiększają wymagania. Więc tutaj, moi drodzy, widzieliście taką przykrą potyczkę, ale mówię, no, miejmy nadzieję, że ci gracze dostali bana. Ja bym nawet im dał permanentnego za takie zachowanie. Albo no, nie, no. Może niepermanentnego, może dajmy im szansę, ale... Napiszcie, czy byście im dali szansę. No. Przynajmniej dwa tygodnie, Przy, przynajmniej po czymś takim, ale. najlepiej to by było tak na miesiąc, to by się może nauczyli. Także taka bitewka. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby po prostu włączenie markowania czołgów w plutonach, bo to by po prostu takie sytuacje ograniczyło. Ale też pamiętajmy, że czasami jest tak, że ludzie po prostu robią misje, prawda? No ale gościu no po co ma robić misję, skoro ma ebole? Ale jednak nie mogłem sprawdzić, czy ma obiekta 260, bo po prostu nie mogłem tego niku znaleźć, niki są ukryte używają anonimizera, żeby nie dało się ich łatwo zlokalizować. Tylko Wargaming może to potem dobrze wszystko zbadać, ewentualnie po bitwie na wyniku końcowym, ale na naszym wyniku końcowym na WoT tego nie widać. Także taka potyczka. Jestem ciekawy waszego zdania, koniecznie się udzielcie w komentarzu, będę bardzo wdzięczny i trzymajcie się. Mam nadzieję, jak najmniej będzie takich bitew u was. Pa pa, do zobaczenia.